Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry państwu. Moim państwa gościem jest burmistrz miasta Kamiennej Góry, pan Janusz Hodasewicz. Panie burmistrzu, proszę powiedzieć, jakie inwestycje są wykonywane na chwilę obecną? Proszę państwa, teraz w mieście mamy kilka ważnych inwestycji. Niektóre się zaczęły, niektóre są, można powiedzieć, kończone, ale może po kolei. Przede wszystkim, proszę państwa, zaczęła się budowa długo oczekiwanego łącznika między ulicą Wałbrzyską a Księcia Bolka. Zadanie warte 1 200 000. Proszę państwa, będzie oznaczało przebudowę całkowitą tego miejsca, po którym ani jeździć, ani chodzić nie można było bez narażania się na kłopoty. Więc dostaniemy tam, my jako mieszkańcy, dostaniemy tam nową drogę, dostaniemy kilkanaście miejsc parkingowych i wreszcie będziemy mogli, proszę państwa, suchą stopą dotrzeć na cmentarz i zaparkować bezpiecznie samochód. Także to jest jedna z tych rzeczy, które uważam za najważniejsze. Druga to, proszę państwa, równie długo oczekiwana inwestycja, czyli remont odcinka ulicy Ściegiennego do budynku spółdzielni LEN. To zadanie z roku na rok było w budżecie miasta przekładane. No i wreszcie doczekało się, proszę państwa, realizacji. Myślę, że szczególnie mieszkańcy tych budynków będą, tych budynków na końcu tej ulicy, już za stadionem przy tej ulicy, że oni będą szczególnie zadowoleni, ale no generalnie takie inwestycje nie tylko ułatwiają życie mieszkańcom, co dla nas jest najważniejsze, ale też, proszę państwa, zmieniają wizerunek Kamiennej Góry. I właśnie w kontekście zmieniania wizerunku podam państwu dwie inne inwestycje, a w zasadzie to są trzy. To są trzy budynki, które w tej chwili są odnawiane, ich elewacje. To są dwa budynki na naszym rynku, dwa zabytkowe budynki oraz jeden budynek przy ulicy Kościuszki. Będą te zadania skończone do wakacji, no i no również będziemy mieli na czym zawiesić wzrok, no i nie będziemy się już bali pod tymi budynkami przechodzić, ponieważ no były one w fatalnym stanie. Te trzy budynki są, proszę państwa, dofinansowane z programu unijnego. Także nie wszystkie pieniądze z naszego budżetu, w przeciwieństwie do tych dwóch dróg, o których mówiłem wcześniej, które są finansowane w całości przez nasz budżet. No i proszę państwa, inwestycja, którą państwo też na pewno widzą, już kończymy ostatni etap rewitalizacji nawierzchni Starówki. Przepraszam. I tutaj mamy ulicę Żeromskiego, ulicę Żytnią i parking przy ulicy Żeromskiego. Też wykonawca tam już ma bardzo zaawansowane prace i do końca wakacji ma chyba termin umowny, ale sądzę, że dużo wcześniej odda nam te fragmenty Starego Miasta do użytku i zgłosi do odbioru. No oczywiście cały czas trwa, proszę państwa, remont Centrum Kultury. O tym też musimy pamiętać. Kończymy kolejny etap tego remontu. On się właśnie ma zakończyć, proszę państwa, dokładnie 30 marca, czyli może dzień czy dwa po tym materiale, który państwo w tej chwili oglądają, po emisji tego materiału. I będziemy wtedy mieli przed sobą jeszcze etap ostatni, kończący to zadanie, w którym docelowo, proszę państwa, dzięki któremu docelowo znajdzie miejsce na powrót Centrum Kultury, przedszkole, no i tam będzie też umieszczona nasza miejska biblioteka. Także to są te, proszę państwa, najważniejsze inwestycje, które w tej chwili się już toczą, ale przed nami bardzo duża, nie powiedziałem państwu o ścieżce rowerowej.
Ścieżka rowerowa, proszę Państwa, też jest w trakcie przecież prac i to bardzo już zaawansowanych. Obiekty mostowe, te na trasie naszej ścieżki, w granicach naszego miasta, zostały już przygotowane. Trwa dalsze tyczenie trasy w okolicy ulicy Towarowej. Trwają ustalenia, proszę Państwa, z kopalnią na temat użytkowania bocznicy w kontekście tej ścieżki rowerowej. Także to jest też inwestycja bardzo duża, za chwilę jeszcze większa. Jeszcze większa, proszę Państwa, bo niedługo otwieramy ofertę na modernizację oświetlenia w Kamiennej Górze. To jest rzecz, na którą mieszkańcy czekają też od lat i powiem Państwu, że jestem bardzo podekscytowany tym zadaniem. Jestem bardzo zainteresowany tym, żeby zostało wykonane dobrze i żebyśmy wreszcie chodzili po ulicach jasnych, oświetlonych, z doświetlonymi przejściami dla pieszych, z takimi, proszę Państwa, z takim oświetleniem Kamienna Góra, że będzie i bezpiecznie, i po prostu przyjemnie nam się tutaj wieczorami czy nocą przemieszczać. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo tu, proszę Państwa, gra rolę, no i także oszczędności. Spodziewamy się tutaj oszczędności w zapłacie za zużycie energii, proszę Państwa, około 300 tysięcy złotych rocznie, co oznacza, że ta inwestycja, bo ona w części jest dofinansowana również ze środków unijnych, że ta inwestycja zwróci nam się, proszę Państwa, w okresie około 10 lat. Także to są najważniejsze w tej chwili zadania, które realizujemy w naszym mieście. Powiedzmy dwa zdania jeszcze o targu. Jeszcze targ, proszę Państwa, tak. Targ w zasadzie jest zakończony i oddany, natomiast robimy teraz parking przy targu. To jest parking, który powstaje na potrzeby Arado, tak? W związku z tym tam Państwo przechodząc ulicą Lubawską widzą już pewnie posuwające się prace i one jeszcze jakiś czas potrwają, ale wreszcie, proszę Państwa, będziemy mieli parking z prawdziwego zdarzenia dla naszych gości, dla turystów, którzy przyjeżdżają odwiedzać nasze kamiennogórskie podziemia.